Znajdujemy się na planie McDonald's. Przed nami 4 dni zdjęciowe, 29 osób z obsady i skupiamy się w tej kampanii na recyklingu. Kochani, zaczynamy, proszę nie gadać i akcja! Kampania dla McDonald's pod tytułem Brand Trust jest o tym, jak świadomie segregować śmieci. Nie traktować ich jako zwykłych śmieci, tylko mieć z tyłu głowy, że to się jeszcze może przydać. 5, 6, 7, 5! Jest to historia papierów maku, czyli mamy słomkę papierową i mamy opakowanie od burgera i mamy papierek od cheese'a i pudełko od frytek. To jakby to jest wszystko zrobione z papieru. Jeżeli jakby dobrze po zjedzeniu ten papier wyrzucimy, tak on dostaje nowe życie. Tak jakby opłaca się segregować, bo dzięki temu mak nie produkuje nowych śmieci, a to nam też dało fajny mechanizm kreatywny, żeby opowiedzieć, jaki jest cykl życia jednego jakby tworzywa w ramach restauracji. Akcja! Całe story w naszym filmie opowiadamy z perspektywy śmiecia. Jest to nasz główny bohater i ten śmieć znajduje się w różnych okolicznościach. Raz jest w kosmosie, raz jest w koszu na śmieci, raz jest na tacy, więc obserwujemy taką podróż. Akcja! Teraz dobrze. Proszę, lecimy na pozycję. Używamy najprzeróżniejszych narzędzi, które nam służą do jak najsprawniejszego i ciekawego opowiedzenia tej historii. Mamy ekrany LED-owe, mamy technokran, wózek, używamy stabilizowanej głowicy, bardzo szerokich obiektywów, używamy InnoVision, mamy roboty, kawalety, obkręcają się tacki, papierki, kamera się obraca, wyjeżdżamy ze słomek, wyjeżdżamy z kubków. Więc jakby to wszystko będzie składało się na bardzo fajną, pożyteczną i ciekawą wizualnie opowieść. Pokażmy od razu ten fragment. O! Ludzie są jedynie tłem tej historii. Ludzie pomagają czasem śmieciom, czasem przeszkadzają im żyć, czasem sprawią, że słomka staje się opakowaniem po frytkach, a czasem sprawią, że w ogóle śmieć opuszcza obiekt zamknięty i nie będzie miał dodatkowego życia.